Jak wyglądałby Minecraft, gdybyśmy byli na platformie 100 na 100, a z nieba spadałyby bloki, a my musimy wykonać zadania i jeszcze dodatkowo przeżyć? Nie wiem, ale dzisiaj się tego dowiemy, ponieważ przed wami nowa mapa, którą znalazłem i jestem pewien, że ktoś już nagrał ją wcześniej, bo to jest naprawdę bardzo fajna mapa, bardzo fajny pomysł na film, także linka podrzucę wam w opisie, gdybyście chcieli sobie to sprawdzić. Tutaj są zadania, jakie mamy właśnie wykonać. Mapa jest na Minecrafta 1.14.4. Tu widzicie, dużo jest zadań. Dużo różnych zadań, także zobaczymy, jak mi pójdzie. Klikam start the game i niech się dzieje, co chce, a wy w międzyczasie ocencie film, jeżeli chcielibyście więcej tej mapy na kanale. I jeżeli są tutaj nowe osoby, oczywiście zachęcam do subskrypcji oraz zostawienia dzwonka. Właśnie, muszę kliknąć tutaj, zapomniałem. A jeżeli chcecie na przykład kupić jakieś tańsze gry, no to Scorem Flotar na G2 na pewno wam się uda to zrobić. No i zaczyna się, jak widzicie, bloki zaczynają spadać. Naszym celem jest oczywiście unikanie tych bloków, a w międzyczasie musimy sobie zbierać, musimy zbudować jakieś schronienie, żeby się oczywiście... No, żebyśmy w końcu mogli wykonać te wszystkie zadania. Ja sobie wcześniej właśnie te zadania jakby... Kurde, co jest z tym slajmem? Te zadania sobie zaznaczyłem, żebym ładnie mógł w każdej chwili sobie je podejrzeć. Dobra, ale pierwszą rzeczą oczywiście, którą musimy znaleźć, jest drzewo. Jak widzicie, są naprawdę różne bloki. Z tego, co na przykład czytałem, mogą się pojawić także dungeony. Tutaj musimy zabić Withera, musimy zabić Dragona. I to jest dziwne, bo jeżeli... Pokażę wam, co się dzieje na zewnątrz mapy, no to tutaj nic nie ma. Kompletnie nic nie ma. Jak widzicie, o Jezu, już, spokojnie. Chciałem tylko pokazać ludziom, jak to wygląda. Właśnie granice tej mapy. I się zastanawiam, jak dokładnie to ma, jak dokładnie to będzie zrobione. No bo ja nie widzę żadnej możliwości, abym tutaj na przykład mógł zrespić sobie jakiegoś smoka. Ale pewnie to się okaże później wszystko. Dobra, to jest mój dom. To jest mój dom, zobaczcie, jestem ochroniony przed slajmami, jestem ochroniony przed spadającymi blokami, no ale musimy teraz znaleźć troszkę więcej drzewa, stworzyć sobie jakieś takie podstawowe narzędzia i zobaczymy, czy z tego będzie jakaś seria, czy po prostu będzie to jeden odcinek, mówię, to zależy od was, jak wam się to będzie podobało. Co jest z tymi slajmami? Głupie slajmy, ty, ale dlaczego tych slajmów jest tak dużo? W ogóle z tego, co też czytałem, spawnery mogą się pojawiać, dlatego musimy szybko wszystko ogarnąć, bo później podobno ta wyspa robi się bardzo niebezpieczna i mówiąc to, biegam bez celu, poszukując drzewa. Dobra, mam, okej, jakiś crafting trzeba od razu zrobić obok mojego domu i w międzyczasie też to będzie sufit. Wow! obok mojej postaci pojawił się bloczek. I on chyba zadaje połowę HP, albo coś takiego, więc trzeba naprawdę uważać. Dobra, robimy kill off, idziemy po stone. Chwila, czy mogę na przykład to wydobywać? Mogę to wydobywać, także mogę sobie zrobić, chociaż nie, okej, to są bezużyteczne bloki z tego, co widzę. Te bloki do niczego mi się nie przydadzą, ale... Odejdź, slajmie. Dobra, Monster Hunter, pierwszy achievement, już mamy na koncie. Nie wiem, czy mapa nie byłaby fajna właśnie na multiplayerze, chociaż to by był jeszcze większy młyn niż teraz jest. Dobra, ale spróbujmy zrobić taką troszkę bazę podziemną. Okej, dobra, to będzie coś takiego. I teraz musimy zrobić sufit. Czyli robimy... Uwaga. Piękne wejście, prawie. Prawie piękne wejście do mojej bazy. Jeszcze muszę sobie zrobić coś takiego i będę w razie czego mógł się schować szybko gdzieś tam do podziemi. Łóżko by się przydało zrobić, nie mam pojęcia też, jak te rzeczy tutaj ogarnąć. Możemy sobie przejrzeć szybciutko te questy, chociaż to nie jest czas na to. Ale mamy na przykład zrobić trade'a z villagerem. Musimy zrobić te wszystkie nowe rzeczy z Minecrafta chyba 1.14. Jakąś podejrzaną zupę, zrobić ogromnego grzyba, także zrobić dzwon i zadzwonić 6 razy. Wow, to będzie wszystko bardzo, bardzo ciężkie. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. I chwila, czy ja zmarnowałem cobblestone'a? Nie, cobblestone'a mam. Od razu sobie tworzymy kamienny pickaxe, żeby po prostu szybciej zbierać te bloczki. No i skrzynię by się przydało też zrobić. Sandstone. W sumie wszystko mogę tak naprawdę zbierać, co tylko spotkam. Lapis. O, i surowce trzeba będzie też sobie ogarnąć. Powiem wam, że tak za godzinę mniej więcej ta mapa będzie cała pokryta blokami i wtedy dopiero zacznie się akcja, bo trzeba będzie się przekopywać właśnie między tymi wszystkimi bloczkami, żeby cokolwiek znaleźć użytecznego. Slajmy są tutaj, złoto. Jakieś żelazo może? Cokolwiek? Ma ktoś żelazo? Chwila, zrobię sobie jeszcze może siekierkę,
żeby wyrobywać drzewo. Są różne jakby wielkości map, ja sobie wziąłem 100 na 100, domyślnie jest chyba 25 bloków na 25 bloków, albo 50 już dokładnie, nie wiem, bo oczywiście tego nie sprawdzałem, nie miałem jak. Ale tak, gdyby ktoś się zastanawiał, to można jeszcze zrobić dwa razy większą mapę, ale już mówię, nie, to będzie przesada, nie ma sensu aż tak, aż takiej tej mapy dłużej robić. Okej, mieczyk jest. Dobra, jestem gotowy na akcję. Jestem gotowy, aby pokonać wszystkich. Jeszcze łopata by się przydała. A, łopaty nie zrobię, bo oczywiście nie mam drzewa. Ty. What? Jaka jest szansa na to, że pojawił się piasek z bambusem? No dobra, może tak to działa. Może tak to wygląda. Na razie spoko, bo nie trafił mnie żaden bloczek. I myślałem, że wiecie, spojrzę w górę i będzie już na mnie leciał. O nie... Nie chcę deszczu. Wyłączę sobie deszcz. O nie, ja nie mam w ogóle Optifine'a, więc nie mogę wyłączyć. Ponieważ ta mapa, taka ciekawostka, ona się nie ładuje z żadnym modem. Ja miałem Optifine'a, jakieś takie podstawowe rzeczy. Ty, ile potworów jest nagle? Nie, naprawdę dużo tych potworów jest. Ja wezmę sobie może Weather. O! Może troszeczkę lepiej będzie. Ta, pioruny. Tego mi brakowało. powiem wam tak. Nie spodziewałem się, że tak szybko... Jezu! Co jest? Czemu tutaj bloczek spadł? Tak, bo bloczek spadł, flotar, bo na tym ta mapa polega, okej. Okay. Tak i tak. Dobra, jestem bezpieczny w miarę. O, także... Wchodzimy pod ziemię, będziemy sobie kopali. Troszkę. Troszeczkę. Nie no, zrobię sobie tutaj jakieś pomieszczenie i później będę musiał walczyć z tymi potworami. Też nie wiem, czy przedmioty, które mam przy sobie, one będą mi się zapisywały, czy będę wszystko tracił. Raczej będę wszystko tracił po śmierci, więc trzeba uważać. Aby się, aby te przedmioty później zebrać. Ale że deszcz jest i od razu tyle potworów się pojawiło, przesada naprawdę. Dobra, piękny dom. Tutaj nawet jeżeli creeper się pojawi, to tylko mi pomoże, no bo wiadomo, podłogi mi już nie będzie mógł rozwalić. Wejdźmy na powierzchnię, chwilę, jakieś drzwi mogę zrobić? Mogę drzwi zrobić. Dobra, także zmiana planów. Crafting table będzie w tym miejscu. Zrobię sobie też pochodnie, żeby jednak mi się w domu nic nie pojawiło złego. Okej. Okay. Tutaj jedną pochodnię, tutaj jedną pochodnię. Tak wiecie, obok mojego domu. Dobra, i czuję się o wiele bezpieczniej. To teraz musimy jeszcze zrobić drzwi. Ja, tylko z tym będzie problem, bo ja nie wiem, czy można jakby używać różnego drzewa do drzwi. Nie, nie można. Czy byłem pewien, tak na 90%, że nie można, ale mówię, ej, sprawdzę to, może coś się zmieniło w tym Minecrafcie, ale nie. Wszystko działa po staremu. Dobra, no to jakiegoś zombiaczka można zabić. Czemu nie? Chodź, zombiaku. Creepery jeszcze, widzę, że cała ekipa jest w komplecie. Jeszcze jakbym sobie dograł jakiegoś moda, nie wiem, na trudniejszą walkę, albo że potwory są silniejsze, to bym wtedy pewnie pożałował. Ale na razie jest spoko. Ty, mam własny mob grinder. Ojej, 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 oj, oj, nie! To jest top 10 najgłupszych rzeczy, jakie można zrobić w Minecrafcie, czyli wprowadzić moby do swojego domu, gdzie są wszystkie przedmioty. O, creepery wybuchają, super, super, super. Dobra, trzeba to jakoś ogarnąć. Poczekamy, że zombiaki... Co jest? Kto we mnie strzela? Cześć. Chłopaki, co tam u was? A, jest noc jeszcze. No, ładnie to wygląda. Nie no, szkoda, że nie mogę wyłączyć tego deszczu. Tak jeszcze sprawdzam, czy w podstawowym Minecrafcie to jest. Nie, nie ma czegoś takiego. Dlatego Optifine jest must have modem, jeżeli nie lubicie deszczu. Dobra, no to słuchajcie. Trzeba będzie jakoś ten potwór odciągnąć od mojego domu. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Wrócić po te przedmioty. Z tego co pamiętam jest zasada 5 minut. Dobra, wszystkie moby wyciągnięte już z tamtego pomieszczenia, no i będę musiał się zabarykadować. Myślałem też nad czymś takim, czy by nie dodać do tego Minecrafta losowych craftingów, ale to już by było dość ciężkie, nawet za ciężkie, dlatego na razie tego nie zrobiłem, chyba że będziecie chcieli, abym dodał do tego losowe craftingi. Dobra, ale jestem bezpieczny, przedmioty są, zombie odciągnięte, niestety drzwi na razie nie mam, no bo wiadomo... Jest z tym troszeczkę problem, zważywszy na to, że na górze jest mnóstwo potworów, które chcą mi zrobić krzywdę. No i będę musiał się kopać tak, aby się wykopywać pod różnymi przedmiotami, które będą mi potrzebne. I pewnie się zastanawiacie, ej, w jaki sposób będziesz wiedział, czy na przykład nad tobą tu jest przedmiot.
No, nie sposób się tego dowiedzieć, ale jest lapis. Oj. Co jest? No to jest podręcznikowy przykład głupoty. Wiedziałem, że coś takiego może się zdarzyć i nawet widziałem tego creepera, ale zgadnijcie co mówię. Ej, nie ma szans, żeby ten creeper sparł. No, zaskoczył mnie. Nie ukrywam, że mnie troszkę creeper zaskoczył. Już wiem, co autor miał na myśli, mówiąc, że szybko trzeba znaleźć surowce. Bo może się okazać, że jak się potwory pojawią, no to już będzie za późno i po prostu będę cały czas umierał. Ale spoko, nadal się nie poddaję. Może dodam death counter, czyli licznik śmierci. Oj. Czy nawet tu nie chodzi o to, że się, wiecie, te wszystkie moby pojawiają tutaj wszędzie. Okej. Dirt. Muszę zebrać dirt. Dajcie mi dirta. Szybko. O! Jak ja mam to przejść? Czemu ta mapa jest aż tak ciężka? Tam są moje itemy. Tu oczywiście jest... O, perła Endermana. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy zrobić to w ten sposób. Rzucam perłę Endermana. Okej, jestem tutaj. Pająki, tak. Wszystko, cała ekipa w komplecie. No i muszę zniszczyć te dwa bloki, które wcześniej sobie postawiłem. Albo znaleźć miejsce, gdzie mogę... Znaczy, gdzie postawiłem wcześniej ten klocek, tylko jaki to był klocek i gdzie on może być dokładnie. I oczywiście cały czas jestem w ruchu. O! Okej. Odejdź, maluchu! Dobra, jest dobrze. Jest dobrze, przeżyłem, odzyskałem wszystkie przedmioty. To jest najważniejsze. Czekajcie, czy mam miecz? Mam miecz. To spróbujmy teraz pozbyć się tych zombiaków. No one mi nic nie zrobią. Ja będę mógł troszkę expa z nich zebrać. Jej, jaki spawner. A widzicie, wy robicie spawnery jakieś. Jakieś budujecie konstrukcję. Po co? Wystarczy zrobić dziurę w ziemi i bić sobie mapki. Oj, pół serduszka tutaj z tyłu, nic mnie nie zaatakuje. Boję się tylko, że za chwilę w tą dziurę spadnie szkielet i mnie ustrzeli bardzo szybko. Ale na razie jest całkiem przyjemnie. Marchewkę mam. Piąty poziom, szósty. Siódmy. Dobra, mamy siódmy poziom. Czy mam jeszcze jakieś marchewki? Żelazo jest. Dobra. Oj, odejdź. Odejdź, zombiaku. Kurde. Zjem sobie marchewkę. Zastanowimy się, co dalej. Chciałem iść zatkać tą dziurę. To jest chyba dziura na parę klocków. Więc też by był z tym problem, żeby to zatkać. Ale próbujemy. Tu w ogóle jest mój crafting table. Tak. Oj. Spokojnie. Zombiaki, spokojnie. Zajmę się wami. I zaraz przejdziemy dalej. Mogłem w sumie jakoś, nie wiem, ograniczyć spawnowanie tych mobów, chociaż to jest... Czekajcie, na jakim ja poziomie gram? Nie, na normalnym, więc wszystko jest normalnie ustawione. Dobra, jest. To teraz zniszcz te wszystkie bloki w moim domu. O, w ogóle achievementa zdobyłem, czy tam advancement, bo teraz to się nie nazywa achievementy, tylko chyba od paru wersji zmienili to na troszeczkę inną nazwę. Dobra, czy mam jakąś pochodnię? Nie widzę, żebym miał pochodnię. Oprócz tej tutaj stojącej. No to nie, ona raczej starczy. Dobra, jeszcze chciałem drzwi zrobić. Gdybym miał drzwi, byłoby też o wiele łatwiej. Cobblestone, zróbmy sobie jakiś piecyk do przepalania... Czego? Tak naprawdę, co ja mogę tutaj przepalić? Cobblestone'a? To mi się nie przyda. Ale mamy najważniejsze rzeczy. Slime ball. Skrzynię by się też przydało zrobić i zobaczymy... Czy skrzynię można zrobić... O, widzicie, skrzynię można zrobić z różnych typów drzewa. Schowamy Irona, schowamy Slime Ball, Rotten Flash, a zjem. Zjem Rotten Flash, a czemu nie? I chwila. Czy już jest dzień? Chociaż nie, nawet jeżeli jest dzień, nie wziąłem tego pod uwagę, to moby się będą spawnowały dopóki, znaczy spawnowały, nie znikną, dopóki nie skończy się deszcz. Więc jestem tutaj uwięziony troszeczkę, ale spoko. Jakoś sobie z tym poradzimy. Muszę zrobić miejsce, gdzie będą spadały mi teraz moby. Okej, coś takiego. Dobra, ten pierwszy mob, który zleciał, no takiego się nie spodziewałem. Ale chodzi o to, że te mobki za chwilę będą się tutaj pojawiały. Postawmy sobie kolejny klocek. Halo, moby. Czemu nagle... Wszystkie moby zniknęły? W ogóle nic nie słyszę nawet. Dobra, ale mam super...
z Mob Spawner i teraz nawet powiem wam tak, ulepszę to w ten sposób, że postawię tutaj płytki. O kurde! Kiedy to dodali? Możecie mi napisać w komentarzu, bo teraz sobie zdałem sobie, że coś takiego jest. Patrzcie, nie mogę przejść, ale jeżeli kucnę, to mogę przejść. Dla mnie to jest nowość. Wow! Nie spodziewałem się kompletnie czegoś takiego. Wiadomo, że jeżeli pół płytki, można się teraz czołgać, ale że coś takiego też zostało zrobione? Nice! Naprawdę fajna rzecz. Dobra, próbujemy chyba wyjść na powierzchnię, pozbierać bloczki. O, lapis mam. Halo? Jest tu kto? Ej, wygląda na to. Okej, okay, są moby. Są. Troszeczkę mobów jest. Cyk. I mamy kolejny spawner. Mob grinder to się raczej powinno nazywać. Mam lapis. Potworów żadnych nie ma. Nawet szkielety mogłyby się tutaj pojawić. Nie wiem, czy te małe zombiaczki też tutaj uda im się przejść. Raczej nie. W ogóle wydaje mi się, że te trzy bloki, które są tutaj, czyli to jest andesyt, dioryt i granit, to one zostały wybrane nieprzypadkowo, bo to są bloki, które mogą się jedynie nadać do budowy. Nic więcej nie można z nimi zrobić takiego. Więc fajny pomysł, że to nie jest na przykład cobblestone, dzięki któremu mógłbym jakoś tam troszkę progresować, tylko dostaliśmy blok, który, okej, okay, jest blok, ale no nic z nim takiego ciekawego nie zrobisz, więc się męcz. Skończył mi się kill off, więc wiecie co to oznacza. Czy tego chcę, czy nie, muszę wyjść teraz na powierzchnię w poszukiwaniu właśnie drzewa. Drzewo było bardzo blisko. Dobra, drzwi też przydałoby się zrobić, dlatego potrzebujemy dwóch klocków takiego samego drzewa. Widzę, że szkielety nadal nie odpuściły. Dobra, tam jest jeden szkielet. Tutaj creepery raczej nie będą jakoś tam bardzo irytujące, ale powiem wam, że naprawdę mi się super geta w tą mapę, bo jest jakby podwójne zagrożenie, że bloki, te które spadają, mnie zabiją i mnóstwo potworów, które się po prostu respi, bo hej, tak działa Minecraft, jeżeli nie jest oświetlony, jeżeli ten teren nie jest oświetlony. Dobra, mam drzewa troszkę, mam. Oj, chwila, coś we mnie strzeliło. A, ten szkielet tutaj był. No tak, szkielet tam był, to się zgadza. Dobra, idziemy po te przedmioty i za chwilę sobie zrobimy jakieś tam narzędzia jeszcze i zobaczymy, co będzie dalej. Polecam każdemu sobie sprawdzić tą mapkę. Wgrywanie jest bardzo proste, po prostu ściągacie to z linku, który znajdziecie w opisie i kopiujecie do folderu saves. I w sumie odpalacie Minecrafta, tylko pamiętajcie, nie możecie mieć nawet Optifine'a, ani Forge'a, chociaż nie, Optifine chyba może być, Forge'a na pewno nie może być w tej parce. Okej, okay, i widziałem, że... Creepery? Czemu tak nagle tyle creeperów się pojawiło? Spokojnie. O kurde, przede mną się bloczek pojawił! Odejdź! Dobra, gdzie było wejście? Tu jest wejście do mojego domu. Szybko. Jest. Tak? Nie, on może tutaj wejść. Tak? Mógł wejść? Mógł wejść czy nie? Nie wiem, ale się tak przestraszyłem, bo myślałem, że tutaj jest jeszcze... Czekajcie, ja zaraz to sprawdzę, bo pewnie nie rozumiecie, o co mi chodzi. Zaraz wam pokażę, zaraz wam powiem, tylko najpierw... ja mam... Czemu mam tylko dwa cobblestone'y? Naprawdę jest tylko dwa koble mam? Ja wiem, że tu mam wooden pickaxe, ale nie chcę... A, i tu mam kobla jeszcze. Okej, okay, czyli ja byłem w sumie tylko po patyki. No tak, teraz sobie wszystko przypomniałem. I po dwa klocki takiego samego drzewa i uwaga, drzwi. Ale to piękne jest. Z takich małych rzeczy człowiek się cieszy. To teraz trzeba zrobić jakieś wyjście na powierzchnię. Nie, creeper nie mógłby tutaj spać. Myślałem, że nie ma po prostu bloku też w tym miejscu. No to wtedy byłby troszkę problem z tym. Okej, okay, jak to zrobić? Weźmy sobie, użyjmy może diorytu. Dobra, jest w porządku. Super drzwi. Tak to miało wyglądać. O, zombiaku, dlaczego się pojawiłeś tutaj i mnie wystraszyłeś troszkę? Miejmy nadzieję, że tylko będzie jeden zombiak. Szybko zatkać. No, szybko zatkać dziurę na górze, to chciałem powiedzieć, zanim mi zombie przeszkodził. No i proszę bardzo, mamy wyjście z bazy. Może nie jest ono jakieś super zrobione i słyszę, że tutaj coś jest za mną. Ale jeżeli to uda się skopać wszystko
Jeszcze by się przydało zrobić jakiś daszek taki, żeby tutaj przed samym moim domem nie pojawiały się przedmioty. Okej, za chwilę to zrobię nawet. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk i cyk. I proszę bardzo, moje piękne wejście do domu jest zrobione, są drzwi, więc to jest najważniejsze, tak się prezentuje to w środku. I co, chyba w tym odcinku to by było na tyle. Dajcie znać, czy chcecie tego więcej. Ja jestem naprawdę pozytywnie nastawiony na tą mapę i nie mogę się doczekać, jak będzie to wyglądało dalej. Zwłaszcza ciekawi mnie to wykonywanie questów, bo niby się spawnery tutaj pojawiają, na przykład Obsidian też się pojawia. I na sam koniec odcinka, taka ciekawostka. Jest lepsza pogoda. O, wezmę sobie jeszcze, zbiorę tego melona. Bo później może być problem z jedzeniem, chociaż i tak wody nie ma. O właśnie, żeby to zasadzić. Może też woda jakoś... A nie, jest lód. Dobra, jest woda, czyli trzeba znaleźć jeszcze żelazo. Mamy dwa klocki żelaza. I wiecie, będę miał po prostu jakąś tam farmę jedzenia. O, creeper za mną. Widziałem cię, creeperze. Dobra, także słuchajcie, ja kończę ten odcinek, idę jeszcze poszukać żelaza, zrobię wiaderko, zbiorę wodę i zrobię jakąś taką podstawową farmę i od tego punktu zaczniemy ten kolejny odcinek. Do zobaczenia, cześć, pa, pa, hej!